Z przebiegu wrześniowych konsultacji w sprawie przebudowy ulicy Leśnej jasno wynikało, że mieszkańcy jej nie chcą. Przynajmniej w kształcie proponowanym przez miejskich urzędników. Już wtedy ustalono, że o wszystkim rozstrzygnie rozprowadzona wśród zainteresowanych ankieta. Jak postanowiono, tak zrobiono. Ankieta ta zawierała trzy opcje przebudowy. Pierwsza mówiła o projekcie zaproponowanym podczas konsultacji. Druga zawierała wnioski wspólnie wypracowane właśnie podczas tego spotkania konsultacyjnego. Trzecia natomiast opcja mówiła o tym, że ulica ta nie będzie przebudowywana, zostanie pozostawiona w stanie obecnym. Spośród ponad 400 dostarczonych okolicznym mieszkańcom ankiet do ratusza wróciło ich blisko 300. Około 10% z nich respondenci wypełnili nieprawidłowo. Obraz, jaki wyłonił się po opracowaniu reszty, był nad wyraz czytelny. Zdecydowana większość mieszkańców opowiedziała się za tym projektem wspólnie wypracowanym, mówiącym przede wszystkim o tym, że ulica ta ma zostać zmodernizowana, mają zostać wybudowane parkingi oraz pozostawiona zieleń w stanie nienaruszonym. Mieszkańcy nie chcą, żeby ta ulica była przelotowa. Więc będzie zablokowany przelot. Nie będzie też, zgodnie z wolą mieszkańców, skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego. Tym samym na Leśnej powstanie okazały nowoczesny deptak. Wraz z nim pojawi się przyjazny pieszym znak strefa zamieszkania. Sąsiadujący z ulicą park będzie połączony z boiskiem w jeden teren rekreacyjny. Mieszkańcy kontestujący pierwotne zamiary urzędników powinni być więc zadowoleni. Nieco gorsze nastroje panują w ratuszu. Dla nas to oznacza zlecenie przeróbek w projekcie, który żeśmy prezentowali, co do którego zgłoszono tutaj te uwagi. I postaramy się te wszystkie uwagi w całości uwzględnić. Ale jak to mówią, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ograniczenie zakresu robót to jednocześnie mniejszy rachunek od wykonawcy. Według wstępnych kalkulacji nawet o ponad 200 tysięcy złotych. Konieczność skorygowania planów przełoży się jednak na kilka tygodni opóźnienia w realizacji inwestycji. Biorąc to pod uwagę, powinna się ona zakończyć w połowie przyszłego roku.